Roxana Węgiel każdego musi się mierzyć z plotkami, które nieustannie pojawiają się na jej temat. Młoda dziewczyna zmuszona była podjąć ostateczną decyzję, kiedy okazało się, że wszystkie media grzmią o zawieszeniu przez nią kariery. Roxana Węgiel jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Dziewczyna, która ma zaledwie 15 lat, może pochwalić się niesamowitymi osiągnięciami. To właśnie ona, jako pierwsza Polka, wygrała konkurs muzyczny Eurowizja Kids, a także pierwszą edycję programu The Voice Kids. Roxana Węgiel zrezygnuje z kariery? Od jakiegoś czasu wszelkie wiadomości, które pojawiają się w mediach, dotyczą tego, że młoda Roxana Węgiel niebawem zakończy swoją karierę. Media, doszukując się powodu, dla którego niezwykle utalentowana dziewczyna miałaby rezygnować z tego, co kocha, jest sytuacja rodzinna. Roxana Węgiel niedawno doczekała pojawienia na świecie małego braciszka. To właśnie ze względu na nowego członka rodziny, Roxana Węgiel miałaby zrezygnować z kariery. Młoda artystka wyznała, co planuje zrobić. Jej decyzja wydaje się nieodwracalna. Młoda i utalentowana Roxana Węgiel dementuje wszystkie plotki. Tomasz Mosiłek, projekt manager Universal Music, który blisko współpracuje z młodą piosenkarką, zdradził, że nie ma powodów do nerwów. Na jego słowa fani mogą odetchnąć z ulgą. Wokalistka kalendarz ma wypełniony koncertami aż do połowy września, zdradził w rozmowie z Party. Oznacza to, że przynajmniej do połowy września Roxana Węgiel będzie koncertować. Młoda gwiazda, która obecnie przebywa na Dominikanie wraz ze słuchaczami Radia SK, uspokoiła wszystkich fanów swoim niedawnym wyznaniem. Dzisiaj grzeje, jeden. Polacy dostają pilne SMS-y, ty też? Nie wolno go ignorować, oznacza ogromne niebezpieczeństwo 2. Mąż Ilony Felicjańskiej upokorzył ją. Opublikował w sieci jej nagie zdjęcia, u mnie wszystko gra. Nie wiem, skąd wzięła się plotka, że smuci mnie hejt i planuje przerwę w karierze. Byłam na święta trochę dłużej w domu. Cieszę się też, że Tymuś jest z nami. To mały słodziak. W szkole też idzie mi dobrze. Stopniowo zdaję egzaminy, bo mam indywidualny tok nauczania i czas do końca roku szkolnego, by wszystko pozaliczać, dodała Roxana Węgiel. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.